Tak, i teraz wracamy do gry. Spróbuję tym razem bez hałasu. Zazwyczaj robiłem dużo hałasu przy tym. No i wchodzimy do portalu. I to jest drugi odcinek Brawlerem, a trzeci w ogóle z Dungeon Souls. Tak, tego bossa nie kojarzy. Możemy zaraz zejść. Także jeżeli tak się stanie, to od razu wchodzimy do następnej klasy. No, on jest nieciekawy. Spróbuję go tutaj trochę upodlić. Tym zaraz spróbuję sobie aktywować tą aurę. Właśnie mi spowolnił w ogóle facet. Nie wiem, kto to zrobił. Nie kojarzę, go zabił. Ostatnio chyba go nie pokonał. Ale mamy mnóstwo tych całych recept. Strasznie mnie jakoś kopci. Nie wiem, strasznie bije facet. Próbuję go bić tym takim atakiem trzecim. Nie, to się chyba nie uda. Nie, tutaj schodzimy. Także na niego trzeba będzie się przygotować. Obawiam się. Może. O! Padł. Mamy wizarda. No to dopiero. W ogóle nic nie dostaliśmy za to. Co tu się dzieje w ogóle? Dobra, dobra. Jakaś córka? O co tu chodzi? Może jest jakiś, słuchajcie, tutaj ukryty. Może jakieś ukryte zakończenie jest, czy coś? Czy to tłumaczy jakąś fabułę? Nie kojarzę do końca. Strasznie dziwne. Nie wiem, czy w ogóle nie będzie przeciwnika jakiegoś. No i. Ciekawa jakaś historia tu jest, nawet demkę dostałem. Co to było? Książka. No dobra, trochę się rozproszyłem przez to, bo nie kojarzę takiej historii poprzednio. No tak, i tutaj oczywiście jak kretyn wlazłem w te całe gluty. Nie wiem, czy tu jest trudniej, chyba nie. Trudniej będzie chyba na bossie. To jest możliwe. No zaraz to sprawdzimy, jeśli uda mi się do bossa dojść. Także no, klasa niezła, muszę powiedzieć. Chyba, no nie wiem, czy będzie mieć większy sukces, bo tutaj nie wiem, czy przejdę przez ten poziom, ale udało nam się zrobić ten taki dodatkowy. To jest fajna rzecz, ta kulka. Bardzo pasuje do naszego buildu, bo mamy takiego samego praktycznie skilla, jak ten itemkę. Takie coś, co lata wokół nas i bije wszystko. Fajna sprawa. No i teraz tak, no myślę, że tutaj zrobimy standardowo wejście w aurze. To ma być jakaś obrona chyba. Nie wiem, czy to ma jakiś sens. A może spróbujemy sobie wbić obronę. Mamy trochę, w sumie 7. Może jakąś itemkę się uda zdobyć do obrony. O! To już bije całkiem spoko. Muszę powiedzieć. Krytyki są fajne. Znowu mamy zatrzęsienie potu. I umarłem. Jakiś krytyk mnie zabił. To było dziwne. No cóż. Dobra. No skoro tak, to zaczynamy drugą, znaczy kolejną klasę. A nie, powoli. Zobaczmy ten Arcanforge. Co to jest? Armory. Armory nic nie mamy, bo trzeba coś zrobić. Crafting. Aha. Jak ja to mam sprawdzić? Chyba na dole. Zaraz. Magic Core to jest do czegoś. Shell Ice Staff. Nie mamy jak zrobić. Nie mamy tych takich rzeczy. Składników. Shell to jest nie do tego. Potrzebowalibyśmy takiego. Takich gwiazd. Znaczy zaraz jak to. Jakby to powiedzieć, takiego pyłu i kulki. Chyba nie jest to. Później mamy Ice Bow, to też trzeba mieć dużo tych składników. To jest dla maga chyba raczej. Nie mamy składników generalnie. Ale dobrze. To teraz tak, ja bym wrócił i zrobił sobie pasywki. Zobaczmy, co tu mamy. Co bym chciał tak w ogóle? Ja bym chciał tą obronę jeszcze, znaczy tą regenerację. Crit chance też jest fajny. Dobra, dajmy na razie regenerację. Jeszcze więcej i zrobimy sobie wojownika chyba. Tak, na razie nie będziemy jakoś tutaj levelować za bardzo, bo jeszcze trzeba wylevelować każdą klasę na chyba piąty poziom. One też się staną dużo mocniejsze. Zobaczmy, jak to będzie działać. O! To był jeden atak.
Nie aura, tylko takie jedno uderzenie wszystkiego. I też dużo życia ma chłopak. Dość wolno bije. O Boże, dostałem straszliwie. To jest jakaś mania epidemia, nie wiem co się stało. Czy na to normalnie, może na easy powinien grać? Nie powiem, że nie, bo być może tak. To jest jakaś tragedia po prostu. Nic nie mogę zabić. Normalnie. Straszne to jest. Tak lamie, że po prostu aż boli. Dobra, zwiększymy na pewno obrażenia, bo to jest tragedia. To jest movement speed, no to by się przydało, ale zaraz. Tu już mamy. Cold X albo materiały. Nie, ja wolę obrażenia. Dobra. Rozpraszam jeden poziom trudności, bo po prostu wydaje mi się, że to może być kwestia... to może być kwestia po prostu... tutaj... tego poziomu normala, bo ja na nim nigdy nie grałem. Ja chyba farmiłem najpierw poziom każdej postaci na piątkę, na easy. Później chyba gram na normalu. Nie wiem właśnie, jak to było z pasywkami, czy na easy się dostaje kasy na pasywki. Być może nie. Także tu nam ty tak na 100% powiedzieć. Coś tutaj mi w ogóle postać jakoś się zablokowała teraz. O guzik chyba. Tu mamy atak. Więcej obrażeń. Dobra. I tutaj no niestety musimy ciąć normalnie lewym. Ten atak ma dość beznadziejny cooldown. Nie wiem dlaczego też tak jest. Zobaczymy czy to się poprawia. To się chyba nie poprawia. Że ten cleave jest taki sobie. On byłby dobry gdybyśmy mieli duże krytyki. To by zabijał na hita wszystko. Taką całą grupkę. Ale no nie jest tak. Tutaj mamy tego leszcza. Jeszcze chybiłem w ogóle. On miał jakieś szanse na chybienie co ciekawe. Tak, ja chyba... chyba mam itemkę, która powoduje czasami chybianie. To też jest niedobre. Tak, tak. Oj, to jest niedobre. To jest niedobre. To jest właśnie jedna z tych fioletowych itemek, która ma plus, minusy. Taka losowa jest. A to jest bardzo niedobre. Także tu chyba za długo nasza przygoda nie potrwa. Mamy też dwie klasy chyba ogarnięte. No, ale dobrze. Czy no, kończymy Brawlera i to jest wojownik. Zobaczymy, może się jeszcze uda jedną klasę w tym odcinku pokazać. No, zwykły atak spoko, tylko no, z tą itemką to jest... ja jeszcze sprawdzę, czy to faktycznie jest wina tej itemki. Tak, podwójne obrażenie albo chybiamy. Także to jest bieda. Jakbyśmy jeszcze często atakowali, to może, ale... właściwie to nie ma sensu. Matematycznie to na jedno wychodzi. A jednak wolałbym nie chybiać nigdy. Sprawdzić z accuracy, ale to nie ma wpływu na chybianie, tylko na rozrzut pocisków. Także normalnie my traciamy zawsze. A z tą itemką możemy właśnie chybić totalnie. To jest taki problem. Może wiesz, że on jak nie chybia, to bije podwójnie. To też opcja. Nie wiem, czy on zawsze. Chyba tak. 50% chyba jest na chybienie, a 50% na podwójny atak. Także jak bijemy, to bijemy podwójnie. Możliwe, że tak jest. Tutaj byśmy mieli, no tak, 24 to jest więcej niż normalnie. Scattershot się może chyba przydać. Będzie takie rozproszone obrażenia. Nie wiem jak to działa za bardzo, no ale... może jest. Na razie chybiam, paskudnie. O, jest faktycznie scattershot. Takie kulki lecą. No to jest fajna sprawa. O ile oczywiście trafię. Bo nie trafiam. No i nie mam kluczy. To też ciekawe, że w ogóle kluczy nie dostaję. Normalnie było więcej, no ale dobra. Tu mamy tego samego bossa, no to ja go tam zdzielę raz. No, będziemy go bili po 28, no to spoko. 20, jakoś dziwnie go bijemy. Może ma jakieś punkty. Nie, no dostaję dość konkretnie, powiedziałbym. Chyba tego trzeciego skilla się podniosę, bo nie wiem co on robi, nie mam pojęcia. Regeneracja tu trochę robi swoje, niewiele, ale trochę robi. Coś tam się leczymy. Nie to procentowo jest, czy to jest po te ułamek z jedynki, czy nawet może więcej z jedynka, bo to jest chyba już w pewnym stopniu to jest powyżej jedynki wyznaczenie. Dostajemy chyba po 1, a później po 2, jakoś tak. No i dostaję. Jedno uderzenie. Dobra, leży.
To tak, ja bym na początek zjadł chłopki. Może nie wszystkie, zostawmy sobie coś. Jest chyba więcej wrażeń. No dobra, możemy iść na następny poziom. No także spoko. Kluczy dalej nie mamy. Tutaj jest jakaś książka. Co ona robi? No celność, to akurat jest tutaj bezużyteczne. Uderzyłem i oczywiście chybiłem. Paskudnie. Jestem szpetnie wolny. One chyba spowalniają, mi się wydaje. Tu się wyleczę. No nic, chciałem tego koksa zabić, ale jakoś mi tutaj nie chce współpracować. Dobra, pad. Ty może wyleczę od razu. Zwiększymy szybko obrażenia, no i możemy wejść. O, coś umarło. Ja obrywałem strasznie. Oj, źle się gra z tym po prostu, z tą niecelnością. Będę musiał chyba wyłączyć to podnoszenie itemek. Nie będę tego podnosił w ogóle. Tam sobie nawet chyba od razu w opcjach ustawił. Spróbujemy czy da się to zrobić w czasie gry. Opcje to był gameplay. Nie to. Controlsy. Nie to. Dobra, to nie jest tutaj. To nie jest tutaj. Wydaje mi się, że to jest chyba gdzieś w menu głównym. Także będziemy się to później przełączyć. Tak, i teraz by się trzeba wyleczyć. Nie wiem, czy my idę w te kolce, ale nie trafiły. Dobra, to teraz się znowu muszę tutaj napić. No i potki mi jakoś nie wyrabiają, widzę. Nie wiem dlaczego. 25 chyba leczą, czy jakoś tak. Small amount, no to będzie pewnie jakiś tam albo procentowo, albo 20 parę punktów. Dziwne, mam jakiś kompas? Może mam kompas? Chyba mam kompas. Ale tutaj mi nie pokazuje, że tutaj mam to załatwić. To jest dziwna sprawa. Coś pokazuje, tylko nie wiem co, może pokazuje portal. Mam portal, to ja widzę, gdzie powinien zacząć się zaczyna. Tak jakby. Z tym nie trzeba szukać. Dobrze, co by tutaj jeszcze zrobić? Zostały nam dwa sile. No nie jestem zachwycony z powodu, to niech będzie ten. Ta przerówka. Już lepsza jest teraz trochę. A niestety chybię, więc to jest średnie pocieszenie. No nie jestem zachwycony tą postacią. Też kiedyś ją grałem, to nawet się dało nią grać, ale to było po bardzo dużych upgrade'ach. Także na razie tutaj no nie jestem zachwycony. Teraz myślę, że lepiej by się grało tym barbarzyńcą już, bo mamy leczenie i większą ilość chyba życia i obrony. Potion of Risk to bym nie brał, bo to jest paskudztwo. 5 do obrażeń to jest dużo. Zresztą można taki itemek pary nastakować i wtedy jest dużo lepiej. No i tutaj nie mamy już potków i umarłem. Także mam jeszcze 7 minut, to myślę, że zaczniemy kolejną klasę. Standardowo zrobimy sobie upgrade. Tak, to ja myślę, że skoro mamy obronę i życie, ja bym dał w krytyki, a niech jest, będzie więcej. Dobra. No to tak, przeglądamy znowu postacie, wojownik był, został nam wiza, a nie będzie wizard, może być wizard. Revive. Co tam było? 3 firebole albo bomba. Bomba jest chyba fajna. Ja bym sobie wziął bombę. Zobaczymy jak to działało. O! Coś takiego. Bardzo fajne. Strasznie miękki. Nie ma takie strzeladło. Dosyć wolne. Nie zachwyca raczej. I tutaj byśmy musieli ładować obrażenia magiczne. Tutaj, jak widać, to są obrażenia magiczne, a nie fizyczne. Że itemkami to by trzeba... Już praktycznie nie żyje. Bo się zagadałem z wami. No i umarłem. Tak jest. Dobra, słuchajcie, zrobimy jeszcze raz tym wizardem, bo to było naprawdę tragiczne. Niech będzie dwie rundki. Strasznie miękkie zauważyłem. Nie wiem, czy ma 0 obrony. No nie, 1. Ale to jest tragedia. Strasznie, strasznie. Dobra. Nie mamy... O, jest obrona. Myślę, że od obrony zaczniemy. To oczywiście nie mamy kasy. Zobaczymy, jak się nazbierać. Po jeden zbieramy, to nie ma co. No, jakiś jestem mało skupiony dzisiaj. No, ale nie szkodzi. Będzie trochę faili. Też fajnie.
Nie poczekaj, chyba radzę na tego normala, ale przynajmniej dzięki temu wszystkie klasy pokażę. Tak wstępnie. To chyba ich zabiło nawet. Pamiętam, że ten atak z prawego przycisku był dobry, tylko że być może też miałem lepszą postać. Co ja tutaj chciałem podnosić? No magię będziemy podnosić, obrażenia magiczne. Tak, to zabiłem na hita. Postawię tą bombę i wiejemy. To jest dobre, bo to generalnie czyści pokój. To jest fajna sprawa. Tutaj byśmy sobie kupili tą tarczę i chyba wiejemy. Tu bombę wrócił im. No ale całkiem to jest fajne, tylko rozrzut jest potworny. Wziąłem kasę. Dobra, idziemy dalej. To tak, zgarniemy itemkę. Miałem też wyłączyć podnoszenie wszystkich itemek. No muszę to po prostu przestawić w opcjach na następny odcinek. Bomba i wiejemy. Tak, to jest bardzo skuteczne. Jak na razie, przynajmniej. To oczywiście jak skuteczne, to zwiększamy jeszcze bardziej, żeby było jeszcze skuteczniejsze. Co tu mamy? Magię 10. Nie wiem dokładnie, jak to się dolicza, ale... chyba bezpośrednio. Tak, 12... znaczy 120% z 10. Nie wiem, czemu dostanę za 13. No, ale niech im będzie. Dziwna matematyka. No, ale z grubsza można sobie tak to przeliczyć, tak w miarę bezpośrednio. Tak, i tu jest chyba coś fajnego. Nie pamiętam, co to był ten liść. Chyba regeneracja. A to zaraz sprawdzimy. Tak. O, szlak. Wlazłem w coś. No to niedobrze. Chciałem podnieść liścia i nie wyszło. Failowałem znowu. Ale level jest. No i to jest bardzo niecelne, że aż boli. Tutaj myślę, że pójdziemy sobie, o, do sklepu. Kurczę, szkoda, że nie wziąłem tego liścia, by mi naprawdę pomógł. Tu jest życia więcej. No, przestań mnie turlać. Detonacja po detonacji. Ja bym wziął jednak to życie. Są później wprawdzie itemki, które mogą nawet procentowo zmniejszyć życie i to będzie duży problem, ale... to niech na razie jest te 5 punktów. Czekamy na cooldown. Detonacja. W sumie to w tym układzie, jak już jest tak słabo, to ja bym się cieszył, gdybyśmy mieli chociaż kasę na jakiś upgrade. To można sobie tak, że się nie wydaje w sklepach, tylko się po prostu robi tak zwany gold run i zbiera się samą gotówkę na upgrade'y po prostu. Natomiast dużo lepiej jest to zrobić na mocnej postaci i po prostu przejść całą grę, jeśli dostaje też bardzo dużo kasy. A raczej to jest kwestia właśnie wyboru mocnej postaci niż takiego męczenia się wszystkim. No i pokażę wam wszystkie klasy, żeby nie było. Zresztą w sumie ciekaw, co tam pozmieniali, czy w ogóle coś pozmieniali. Na razie nie bardzo, chociaż nie kojarzę tego Brawlera. Być może był. Może po prostu zapomniałem, że był. Jeśli był, o nim nie grałem za dużo. Co teraz? Tutaj mamy 12. Myślę, że to jest dobrze. Tutaj wykonujemy. O. Niestety ktoś jeszcze żyje. Level nam rośnie dość ładnie, aż miło patrzeć. Dużo potu, dużo tych recept. Nie wiem, czy tu się chodzi po recepty, no może tak. Ale jeśli tak, to mamy ich już sporo. Strasznie mnie tu pobili. Brutalnie. Zapomnijmy. I ja bym to jeszcze pozbierał wszystko, bo to jest pełno kasy. Nawet te recepty są. Byłaby zbrodnią, gdybym tego nie podniósł. No i co? Teraz musimy sobie zwiększyć znowu obrażenia. Ja bym się podleczył, choć właściwie jak się leczę pasywnie, to nie powinienem. Tak, dwa dopór, no to jest dobre. Aura obrażeń. To nigdy nie szkodzi mieć. Myślę, że nawet nie wiem, czy tą kasę tak zbierać panicznie, ale chyba tak. Będziemy chyba ją zbierać. Czy to być ten magnes, żeby nie trzeba było zdmłazić. Tak patrzę, że chyba będzie trzeba zrobić znowu pauzę. Jakoś tak mnie wzięło i nagrywam po prostu odcinek za odcinkiem. No gra wciąga, to nie można powiedzieć, no jest całkiem fajna, tylko że po prostu tutaj jest taki trochę ból na początku, kiedy jeszcze nie mamy tego progresu i ta postać jest taka biedna. Niestety na początku jest straszna padaka. W ogóle tak mi się jeszcze kojarzy, że tam też było napisane, że mamy postać za 500 wrogów zabitych. Dziwne, że jeszcze nie było 500 wrogów. Nie wiem, czy statystyki tu gdzieś mamy. Chyba nie mamy tutaj. Też jest chyba w menu głównym. No, w każdym razie 500 żeśmy nie zabili chyba, najwidoczniej. To z grupami tu szybko idzie, ale już nie jeszcze za wolno.
Ja myślę, że znowu zapauzujemy przed samym portalem. No tego też kościa nie kojarzy, żeby takie kulki rozrzucał. Ja chcę pet. I co? Osoba mnie kocha, ale co z tego? Może taki secret, to może jakiś easter egg czy coś. Jeśli pogadać z sobą 10 razy i będzie niemiły, to coś tam dostaniesz. Ale nie wiem, czy tak jest. Nie kojarzę sobie, to jest dodane. Może to jest po prostu jakiś easter egg. No i tutaj mamy... Chyba jeszcze będzie jedna bombka. O! Bombka. No i myślę, że się zaopatrzymy tutaj w poty. Ja będę musiał teraz szybko spauzować. Ojojoj, dobra, wiecie co, wejdziemy od razu. I spauzujemy i zaraz zaczynamy walkę z bossem, a ja tylko sobie przerwę odcinek i zacznę następny.